śmietana, ja od rana taka roześmiana. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiejszy post to będzie recension and recenzja. 365 dni. Bardzo mnie prosiliście, żebym zrelacjonowała. Już się na samą myśl plącze mi język, po prostu jak sobie pomyślę o tym, nie tym Massimo, tylko o tym drugim, to masz mi po prostu zapiera dech w cyckach. Słuchajcie, zanim zrelacjonuję ten film, chciałam wam przeczytać dwa komentarze, które przeczytałam na pudelku, słuchajcie, a propos Massimo, czyli głównego bohatera, słuchajcie, normalnie znaczy jebne po prostu, słuchajcie, ja to nie wiem skąd ludzie mają, no ja mam pomysły na nagrywanie filmów, ale niektórzy mają naprawdę pomysły na dawanie komentarzy. Jeden ktoś tam napisał na pudelku, że ten koleś wygląda, jakby się urwał z klubu Błękitna Laguna. A drugi komentarz był, że ten facet wygląda, jakby ktoś go uratował z pożaru. No kurde, no jak ja bym chciała, słuchajcie, takiego kolesia uratować z pożaru. O, czekaj, jak zwykle. Widzicie, siedzę z wami, gadam. Widzicie? O, sam mi się rozporek rozpina, bo po tej majówce tak się nażarłam, że po prostu że mi sama winda mi zjeżdża. Poczekajcie, bo się nie mogę skupić. Słuchajcie, ja po prostu w majówkę tak żarłam, że chyba przez cały marzec tyle nie zeżarłam, co przez te parę dni wolnego. Naprawdę, miałam takie gastro, że po prostu aż sama jestem w szoku Hitchcocku, że ja potrafiłam tyle opierdzielić. No zaraz będę płakać, zaraz będę dzwonić do Baśki i prosić o radę. Słuchajcie, 365 dni. Słuchajcie, ten dzień po prostu mnie na przykład ten film zwalił z nóg. Ja to uwielbiam, te takie filmy, takie ostre, takie... Mi to się bardzo podobało, słuchajcie. Ja nie wiem, jak ktoś mógł powiedzieć, że ten film był beznadziejny. No może nie wszystkim mi się przypaść do gustu. Dla mnie był super, no kurne, no ciągle tam się coś działo. To właśnie o to chodziło w tym filmie, że tam ma się dziać. To nie jest komedia romantyczna, słuchajcie, gdzie gra Karolak z Adamczykiem. To był taki film na podstawie tej książki. Nie wiem, jaka była książka, ale tam musiało być porno, tam musiało być ostro. To był po prostu, no taki był scenariusz. Słuchajcie, tam musiało być takie porno, tam musiały być takie sceny, no ten film taki jest po prostu, to jakbyście chcieli na wspólne, to obejrzyjcie na wspólne, jakbyście chcieli M jak miłość, to obejrzyjcie M jak miłość, tutaj nie było, wiecie, powiedziane, że to będzie bardzo delikatny film, to od razu było wiadomo, że Blanka robi z grubej rury taki film i tak będzie, a ten nowy aktor, który się tam pojawił, to po prostu... Ja pierdzielę i ty, jejku, jak ona mogła dać takiego chłopa, bo Massimo to nie jest w moim stylu, ale jakby mi umył okna z gołą dupą, to ja bym powiedziała, no, prawo, lewo, tu, ja bym nie wygoniła, nie, fajny chłopanie, klepnąć w poślada, słuchajcie, a ten nowy to w ogóle dramat, nie, jak bym powiedziała, no przyjdź tutaj, to ty możesz być moim ogrodnikiem, a nie tam. Przyjdź do mnie, u mnie też trzeba trawnik ładnie przekosić. Słuchajcie, mi się bardzo podobał ten film, naprawdę. Wszyscy u mnie mówią, Boże, jaka klapa, jaki niefajny, jaki beznadziejny. Super był ten film, słuchajcie, no naprawdę, szczerze wam powiem, może jesteście zaskoczeni, ale mi się mega podobał. Tak mi się podobał, słuchajcie, ten film. Ja uwielbiam takie filmy, słuchajcie, i ten ogrodnik, normalnie, bez kitu, ja mam trawę do przekoszenia, jak on by mi tak przekosił trawę, to by było zajebiozo, no. Nie wiem, czy jeszcze wszyscy oglądali ten film, czy nie oglądali. Ja na przykład, słuchajcie, ja uwielbiam takie filmy, więc ja polecam. Polecam wam jeszcze obejrzeć właśnie Sex Life i jak macie jakieś w ogóle tego typu filmy z Netflixiora, to mi powiedz, co tam w komentarzu, ja se chętnie obejrzę, bo ja to lubię takie, wiecie, to są, tam są emotion, a nie... Komedia z Adamczykiem i z tym drugim, no, z Karolakiem, no. No to nie jest w ogóle nie ten typ. Słuchajcie, to trzeba się cieszyć, że ktoś potrafił zrobić taką polską orgię. Słuchajcie, z czystym sumieniem 365 dni w roku, jak obejrzysz ten film, możesz mieć mokro w kroku. Nie, serio, naprawdę mi się podobał. Nie wiem jak wam, dawajcie swoje opinie. Jak macie jakieś fajne, śmieszne komentarze czy co, to dawaj tam i tutaj, bo ja też lubię się z wami pośmiać. No, miłego dnia wam życzę, kochani. Pa! No.